Paweł Jóźwiak przed galą FEN 22 w Poznaniu. Na początek zapytam, czemu, przede wszystkim, czemu ta hala, czemu nie większa, która jest w Poznaniu, tylko właśnie ta hala UAM? Byłaby większa pewnie, ale nie mieliśmy miejsca. Byliśmy zakładnikiem terminu 20 października. Początkowo chcieliśmy robić galę w Radomiu na otwarcie nowego obiektu. Obiekt ten nie byłby skończony na ten termin. Musieliśmy szukać innego miejsca. Padło na Poznań. Akurat nie było możliwości zrobienia tego w Arenie Poznań, bo nie była dostępna już w tym roku, także stąd miejsce na ten obiekt padł. Jak sprzedaż biletów? Mówi się o tym, że hala jest już wyprzedana. Jak właśnie na ten moment to wygląda? Hala jest wyprzedana, dosłownie są jakieś pojedyncze miejscówki, także będzie komplet. Jeśli chodzi o ten układ karty walk, chciałem zapytać, o tym dużo się czasami mówi, że te walki mistrzowskie powinny być na końcu. Tym razem jest to Damian Grabowski w walce wieczoru. Ta walka mistrzowska jest niżej. Z czego to wynika? Czy to jest naturalny wybór, jeśli chodzi o popularność? Ja nie słuchałem, to nie jest kwestia popularności nawet, tak? Tylko nie słyszałem nawet pół złego słowa ze sztabu Kopery, czy nawet Rembeckiego, dlaczego oni są niżej niż Damian Grabowski. Wszyscy wiemy, jak utytułowanym zawodnikiem jest Damian Grabowski, dla jakich organizacji się bił w przeszłości, w jakich krajach walczył, ile ma walk stoczonych, także myślę, że tutaj temat w ogóle nie podlega dyskusji, że zawodnik z tak wspaniałym dorobkiem sportowym jest na tą chwilę największą gwiazdą naszej organizacji, jeśli chodzi o osiągnięcia sportowe i stąd właśnie taki, a nie inny wybór i myślę, że wszyscy nasi zawodnicy i ich sztaby to w pełni szanują. Był pomysł, żeby Damian Grabowski w tej pierwszej walce gdzieś walczył o pas mistrzowski? No bez przesady, nie można też trochę przesadać, nie można mu dawać walki o pas mistrzowski. Po pierwsze ta dywizja ciężka u nas jeszcze nie jest tak mocno rozbudowana, dopiero pracujemy, że ona była coraz mocniejsza, a poza tym Damian nie bił się przez rok czasu i w największej organizacji MMA na świecie, jaką jest niewątpliwie UFC, poniósł 3 porażki pod rząd. Dzisiaj gruchnęła wiadomość o Normanie Parku, pewnie każdy będzie o to pytał, dlatego też pytam ja. Czy to już jest oficjalna informacja? Norman Park oficjalnie o tym napisał, że będzie to styczeń, będzie to FEN, będzie to kategoria 74, więc wydaje się, że wszystko wiemy. Norman trochę wyszedł przed szereg, no ja tutaj nie potwierdzam, nie zaprzeczam, no mogę tylko powiedzieć, że rzeczywiście jest coś bardzo mocno na rzeczy, no ale my też mamy swoje, że tak powiem, jakieś plany co do oficjalnego ogłoszenia tego, także niech to się toczy swoim torem, zawodnicy czasami wychodzą troszeczkę przed szereg i wyprzedzają organizację, to jednak organizacja według swoich media planów powinna o tym informować, tak rzeczywiście jest coś bardzo mocno na rzeczy i wszystko na to wskazuje, że właśnie tak będzie, jak Norman mówi. No jeśli wszystko się potwierdzi, hipotetycznie, dlaczego 74? Czy to lekkie obawy przed tym, że ostatnio gdzieś tej wagi nie zrobił, czy macie jakiegoś ciekawego zawodnika między tą kategorią lekką a półśrednią? Jak wiemy, Norman ma teraz kontrakt z Bellatorem i wypadła mu jedna z walk w Bellatorze i to też jest uzależnione wszystko od Bellatora. I jeśli chodzi o wagę, Norman prosił, żeby walczyć w catchweightie 74 kg. Wiemy, że ostatnio miał problemy z zrobieniem wagi, dlatego poszliśmy zawodnikowi na rękę. Taki zawodnik, myślę, że przyda się organizacji. Jest to zawodnik, który wzbudza kontrowersje i wzbudza przede wszystkim zainteresowanie, a też sportowo jest bardzo mocny i solidny. No i jeśli jeszcze chodzi o Normana, to kwestia, o której może się głośno dyskutować, bo Wojciech Rysiewski napisał na Twitterze, że Norman Park ma gdzieś tą wyłączność na Polskę do końca bodajże czerwca 2019 roku. Jak to rzeczywiście wygląda? Czy można powiedzieć, nie boicie się KSW, jeśli chodzi o tą drogę prawną? Ale ja nie wiem, to nie jest nasz problem. To idąc tym torem, Daniel Torres, który bił się ostatnio dla konkurencji, też ma z nami cały czas ważny kontrakt i ten kontrakt jest ważny jeszcze przez najbliższe 2 lata, także nie ma tutaj dużo co mówić. Tak jak jedni szanują kontrakty drugich, tak samo my do tego podchodzimy. To nie jest kompletnie nasz problem. No właśnie, KSW kilku tych zawodników z FEN-u pozyskał. Trochę gdzieś tam było przepychanych słownych i na Twitterze, gdzieś w wywiadach. Teraz jest chwila na to, żeby FEN przechwytywał zawodników KSW? Kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie. Oni zabierali zawodników nam. Ostatnio z tego, co wszyscy wiemy, UFC zabierało im. A co przyszłość pokaże, to zobaczymy. My rośniemy w siłę, mamy teraz potężnego sponsora, także myślę, że rok 2019 będzie należał do nas. Ja nie chcę z nikim wojować, z nikim na Twitterach czy na Twitterach. Mnie to nie interesuje. My się skupiamy na sobie, mamy swoją drogę, jesteśmy zdeterminowani i jak widać ostatnio zaczyna nam to coraz lepiej wychodzić. To jeśli chodzi o transfery, to chyba wszystko zatacza takie koło wśród tych trzech organizacji. I właśnie tego sponsora chcę jeszcze spytać. Lotos, potężna marka tak naprawdę. Czy to się wiąże z
no powiem wprost, dużą dawką gotówki, która może pomóc w budowaniu rozpisek Fenu w przyszłości? No oczywiście, że tak, chyba to nie jest jakiś jeden ze sponsorów, jest to sponsor główny. Wiadomo, że żeby być sponsorem głównym organizacji, która ma kontrakt z jedną z największych telewizji w Polsce, to się wiąże z dużymi kwotami, także są naszym sponsorem głównym i jestem przekonany, że z takim sponsorem, jakim jest niewątpliwie Grupa Lotos, będziemy robić wielkie rzeczy i że będziemy szli do przodu, będziemy rozwijać nie tylko naszą organizację, ale też polskie MMA, bo polskie MMA na to zasługuje. To jest przełom, że taki gigant z branży paliwowej, który od lat wspierał polski sport, tak jakie są sporty motorowe, kolarstwo, skoki narciarskie czy piłkę nożną, że teraz zaczyna wspierać właśnie mieszane sztuki walki. Także myślę, że wszyscy fani w Polsce powinni się z tego tylko cieszyć, bo to tylko przyczyni się do rozwoju naszej ukochanej dyscypliny. Czyli rozumiem, że to jest dłuższa współpraca i to logo będzie widoczne na przyszłych galach również? Wszystko na to wskazuje. Tak naprawdę w ostatniej chwili weszli współpracę z nami. To wszystko długo trwało, ale mamy nadzieję, że to będzie dłuższa współpraca i wszystko na to wskazuje. Ja jestem pełen pozytywnej energii, tak jak cały mój zespół, wszyscy wspólnicy, pracownicy. To się też przekłada na zawodników. Wszyscy jesteśmy bardzo pozytywnie nakręceni i bardzo się z tego faktu cieszymy. I na koniec wróćmy jeszcze do gali FEN22. Jeśli miałbyś wskazać walkę, która może być takim czarnym koniem, o której niekoniecznie mówi się najgłośniej, ale która może wzbudzić gdzieś najwięcej emocji, która by to była? Powiem tak, trudno powiedzieć. Wszystkie zestawienia są bardzo ważne, bardzo dobre i każda z tych walk może skraść show. Liczę tutaj, że walka, jedyna perełka, walka w K1 może tutaj skraść show, bo to jest dwóch bardzo widowiskowo walczących zawodników, ale tak naprawdę zestawienia w MMA też są bardzo energetyczne, bardzo ciekawe. Liczę na starcie Klaczka z Teixeirą. Same ciekawe zestawienia, także jutro nie mrugamy, nie ziewamy, tylko oglądamy, bo naprawdę czeka nas solidna dawka bardzo dobrego MMA. No i na koniec, bo już światło nam gaszą, jeśli mógłbyś zaprosić na galę, to właśnie chwila dla Ciebie. Zapraszam wszystkich sympatyków MMA, wszystkich czytelników Cojones, pozdrawiam Was serdecznie, nie boimy się żadnej krytyki, wszystko przyjmujemy na bary, cały czas się staramy, bądźcie z nami, jutro oglądajcie naszą galę przed telewizorami, startujemy o godzinie 19 na sportowych antenach Polsatu, a już od 20 na kanale Super Polsat, kanał jest dostępny w każdym polskim domu, także bądźcie z nami, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dzięki.